Siema, siema, jestem Riot Jeep, to jest kończenie naszej serii sprawdzania mapy. No i dzisiaj mapa z ModHuba, mapa zagraniczna, więc pewnie połowa z waszego już nie obejrzy. Ale jest to o tyle ciekawa mapa i jakby taka różna w całej swojej okazałości, że postanowiłem, że ona właśnie ci będzie na odcinku, bo naprawdę warto wam pokazać inną perspektywę map. A nie tylko odgrzewanie coraz tych samych wiosek, tych samych miejscowości i tego samego klimatu. Tutaj mamy przykład mapy, która wyszła ze swojej strefy komfortu, ze strefy komfortu farminga i zrobiła coś innego. Czy będzie to dobrze, czy będzie to źle, tego dowiem się na końcu odcinka. Natomiast was już zachęcam do ocenia tej mapki po od razu materiale, obejrzenia tego odcinka. W opisie macie linka do ankietki, tam zagłosujecie na jaką według was ocenę zasługuje ta mapa. Ja dziś witam was na mapie, która się nazywa Frontier, a dokładnie z polskiego, jakby to na polski przetłumaczyć, to jest oczywiście granica. Także mapa nie dość, że z ciekawym pomysłem, z nawet fajnym klimatem, to jeszcze z historią. To jest coś, co naprawdę wygląda nieźle i troszkę też może pokazuje problem, jaki dzieje się na świecie, czyli rzecz jasna, coraz większe miasta, tak? Ktoś tutaj ewidentnie pokazuje problem takiego trochę strachu ludzi, obawy, że w przyszłości miasta może zajmą część taką właśnie wioskową, tak? I zaraz do tego wszystkiego przejdziemy, jak widzicie tam w tle już mamy wielkie miasto, tam mamy krówki, tak się postanowimy sobie rozpocząć z samego miejsca. Ale zacznijmy od opisu, bo myślę, że on jest najważniejszy, żeby w ogóle zrozumieć kontekst tej mapy, tak? Także wy oczywiście mapę oceniacie w linku w opisie. Mapa na ModHubie uzyskała ocenę 4,1 gwiazdek na 5, także nawet dobrze, według mnie 4 gwiazdki to już jest okej na mapę. No i autor pisze nam tak: fikcyjna mapa zlokalizowana w regionie przygranicznym z wielkim murem oddzielającym region. Z jednej strony rolnictwo traci przestrzeń wraz z rozwojem dużego miasta, po drugiej stronie duża pustynia z dużą ilością przestrzeni i bardzo bogata w ropę. Mapa zawiera 100 landów do kupienia, 50 pól, glebę pod precyzyjne rolnictwo, czyli to pod to DLC, znajdźki, różne punkty sprzedaży produktów Platinum DLC, nowe produkcje, to jest naprawdę fajne, nowy pociąg, istnieje możliwość sprzedaży wszystkich palet pociągiem, no i nawet garaż pod P. O co chodzi, już wam pokazuję, proszę bardzo. Mamy tutaj taki nowy garażek, jest trochę inne oświetlenie może, ale nowy garażek, nie? Ja tak wchodzę, mówię, wow, ale dziwnie, więc fajnie. Jeszcze Radejko sobie gra. Super, naprawdę tutaj autor się postarał. Szacuneczek, nie darcieria. No i czas teraz na historię. Drogi gruntowe są trudne do przejechania. Też on za chwilkę to pokażę, naprawdę to jest według mnie trochę przesada, ale okej. Czy tam widzę helikopter? Helikopter? Tak jest. Nadmiar brudu można usunąć za pomocą niwelatorów. Do transportu oleju możesz wykorzystać dwie przyczepy z kategorii różne. Niektóre produkty z kategorii palety można zakupić i wykorzystać w nowych produkcjach. Dodano skoncentrowany herbicyd i płynny nawóz, aby uzyskać wyższą wydajność. Użyj zbiornika do rozcieńczania dostępnego w sklepie. Niektóre z nowych palet są bardzo duże. Do ich przechowywania można wykorzystać dużą szopę w kategorii silosy. Niektóre dekoracje można usunąć poprzez wycięcie piłą łańcuchową określonej płyty, na przykład obszar mieszkalny obok sklepu, a także wielki mur. Przedmiotów kolekcjonerskich jest 15 i trudno je znaleźć, jednak są blisko, słychać ostrzeżenie i być może będziesz musiał kopać. Czajcie to? Trzeba będzie kopać. To jest no niesamowite, nie? Że jeździć pod ziemią i trzeba po prostu nadmiar tego brudu zebrać, żeby to znaleźć. Naprawdę fajne, fajne. No i też tego wyszedł króciutki hotfix do wersji 1.0, czyli dziennik zmian dla wersji 1.0.0.1. Zmniejszono liczbę kolizji obiektów na obszarze miasta, aby zapewnić lepszą wydajność gry. Dodano specjalny znak usunięcia ściany na komisariacie. Naprawiono niektóre pływające obiekty. Drobne poprawki w tłumaczeniu. Pięknie, naprawdę Frontier zapowiada się niesamowicie. Minus taki, że naprawdę jest wykonana ta część mieszkalna, czy ta część wioskowa. Tak troszkę, kurczę, no nie jest to mój styl trochę, ale dobra, ja nie będę tego samego, tylko wy to ocenicie. Woda bardzo fajna natomiast i w ogóle super. Także słuchajcie, jak to się prezentuje, pokażę wam PDA może. Tu jest ta część wioskowa oczywiście i ten moment, jak widzicie, ten wielki mur, o którym była mowa i ten wielki mur. Za ten wielki mur możemy oczywiście wyjechać. Tu mamy też różne sprzedaże, jakieś tego typu rzeczy. Wydobycie ropy naftowej, kolejne wydobycie. I tu mamy jakieś tam
wiecie, pociąg, to jakiś mamy Lizard Agro Industrial Cooperative. Nieźle. Ej, w ogóle to mamy ten. To jest telefon! Ty, ja dopiero zagrano, że to jest telefon. Zarobisty sposób na zrobienie czegoś takiego. Coś takiego było chyba w Farmingu jej 13, z tego co pamiętam. Rafineria ropy, magazyny Belly Palet, no i tam kolej na północ, nie? Z tego co widzę do miasta chyba też będziemy mogli sobie troszeczkę wjechać, ale tak troszeczkę. Bo tam jest takie bardziej przedmieście, tu jest wieś. Znaczy wieś, przedmieście i tam jest miasto, nie? Także słuchajcie. No niesamowita mapa. Mówiliście mi na streamie, że ją sprawdził i powiem wam szczerze, no naprawdę jestem wielkim, wielkim w szoku. Masa ilość dźwięków. Tutaj na przykład zobaczcie, mamy coś takiego, co jakiś lizardzik, traktorole, coś tam robi, nie? Czy ten wielki skup tutaj nawet, nie? Więc to jest coś naprawdę wow, jak to jest zrobione. I w ogóle to jest dla mnie troszkę aż nie do pojęcia, jak ta mapa została. Mimo, że taka może trochę wydaje się pusta, jest tutaj mega dużo detalu, którego na pierwszy rzut oka może nie widzicie, ale naprawdę jest tutaj on bardzo mocno widoczny. I to tak, wiecie, o. O, fajnie, że tutaj z zabelkami coś się dzieje. Zresztą pewnie popijają sobie panowie. Dobra, to jest ten produkt, o którym mówiłem wcześniej. On oczywiście jest jako... działa jak w każda inna rzecz farmingu, którą można podnieść z ziemi. Pszenica, siano, słoma, buraki, cokolwiek, nie? To jest taka po prostu ziemia, którą możemy podnieść. Ponadto, zanim przejdziemy dalej, chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz. Jak dużo rzeczy tu jest nowych w produkcji. Zobaczcie, oprócz samego tego, że mamy tutaj podstawki, mamy jeszcze tutaj olej na potomek, który ma nową ikonkę i przy okazji schodzimy sobie na dół i tu teraz zaczynamy po kolei. Olej sojowy, mleko UHT, kukurydza w puszce, oliwka konserwowa, jogurt, sos pomidrowy, ketchup, paleta, marchewka, arbuz, kapusta, mleko sojowe, narzędzia do konserwacji, sprzęt wiertniczy, sprzęt górniczy, ropa naftowa, benzyna, rury metalowe, metal do stopienia, berki metalowe, części pojazdu, gaz, olej silnikowy, drewniane berki, długie deski, cement, bloczki betonowe, śmieci na deskę do recyklingu, ciasto czekoladowe, skoncentrowany herbicyd, to jest ta nowa rzecz, którą właśnie tutaj dodano, w sensie ten nowy herbicyd, który jest silniejszy, nie? Skoncentrowane nowo spłyny, to jest to samo, które mówiłem wcześniej, ruda żelaza, brud oraz piasek. Cóż mogę powiedzieć? No jest starane. Jest na starane, ja tylko chcę, wiecie co, sprawdzę tą rzecz, ona jest na modhubie, jest na modhubie na PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series XS. Oraz na PC, rzecz jasna. To jest coś niesamowitego, co tu zostało wykorzystane i jak dużo tej rzeczy jest. No i obawiam się, że teraz, no ta mapa za granicą postaje odrzut poprzeczkę, mimo że Polacy nawet na nią nie popatrzyli. To za granicą zrobiło to pewnie dużą robotę i naprawdę jest nieźle. Zresztą po ocenach, których mamy tutaj aż 1409 aktualnie, można stwierdzić, że troszkę osób to mapę tą pobrało, no i zainteresowanie jakieś tam jest, nie? Z tego co właśnie pisał autor, ten brud można zebrać, żeby sobie gdzieś lepiej dojechać, bo ogólnie on jest do zebrania. O, tu sobie jeździ jakaś ciężaróweczka jeździ, to jeździ kolejna ciężaróweczka. Proszę bardzo. Ona się zatrzyma teraz? Chyba tak, bo nie... Okej. Dobrze, nie przedłużając, słuchajcie, bo mapa jest ogromna, a ja mam mało czasu, bo mam tylko 20 minut, a już mi zeszło 8, także super. Oczywiście zachęcam do wybrania tej mapki na modhubie, jeżeli coś to sobie tam myślę odnajdziecie, a jak nie, to może postaram się stawić link, nie zapomnę, ale jak nie będzie to trudno, to Frontier wpisujecie i wam się nie znajdzie, nie? Biogazownia, super sprawa. Tutaj ten, mamy wioskę, całą taką, takie tereny wiejskie. I zobaczcie, że wszędzie, tutaj chyba nie, tutaj jest. Tak, tu już jest znowu ta ziemia, nie? To wszystko trzeba sobie ogólnie poogarniać, bo ponoć jest to trudne do przejazdu. Mamy też jakby co swoje gospodarstwo na samym starcie tutaj, więc o to się też nie martwcie. To jest chyba z Farminga 13, z tego dobrze pamiętam, ale nie dam sobie ręki uciąć, ale... 15. 15, przepraszam. 15. Ciężarówki dużo sobie tutaj ogólnie jeździ, dlatego że to wiecie, dużo transportów się dzieje. No i tu już mamy stację paliw. Jestem ciekaw, gdzie jest ten komisariat, bo naprawdę też... Frontier Police Department. Czy to jest tutaj wejście jakieś? Czy tu jest jakieś wejście do komisariatu? Ponoć coś tam było z komisariatem, tak? Co było napisane z komisariatem? Ty, to patrz teraz zdanie tego komisariatu, nie? Specjalne znaki usunięcia ściany na komisariacie. Aha, okej. Okay. Czy jest tam jakiś znak na komisariacie? Ogólnie też jak to widzicie, mamy coś takiego. Ten wielki mur i chyba tu możemy sobie do niego podejść? Nie. Ale ogólnie ten wielki mur da się otworzyć jak coś, nie? O Jezu, co to... Jakie maszynki tu stoją?
Police Frontier. Ej, elegancko, dużo takich easter eggów też jest takich fajnych, nie? Szacuneczek, naprawdę spoko. Aha, dobra. Tu mam przejazd, wiecie co mi to przypomina? Nie wiem czy grać się w Cyberpunk, ale tam właśnie był taki przejazd z jednego muru na Bedlandy, z miasta. I to wygląda dosłownie niemalże identycznie, nie? Wow. No i zobaczcie, i tu mamy wyjście już za ten mur, nie? No i tu mamy wszystkie te właśnie rafinerie, takie tu pisali, bogate w ropę. Mamy też tutaj, jak widzicie, przejazdy jakieś takie. No i tu jest ten cały, cała rafineria, tak? Tu jest rafineria? No pewnie, że tak. No na bank tu jest rafineria. Oczywiście, że tak. Wszystkie te ciągniczki ciągłowe sobie chodzą. Tu mamy oczywiście ten odbiór tego tutaj. Nie, naprawdę ta mapa wygląda, mimo że bardzo niestandardowo, to jest niesamowita. To nie mogę się powstrzymać po prostu od... A to jest zam akurat, to z oryginalnego FPS-a, oczywiście. Nie mogę się powstrzymać od tych słów, bo to jest po prostu, no prawda, co nie? Ta mapa jest... niesamowita, dlatego że po prostu jest inna. Ja lubię inności i nie lubię takie rzeczy. To mamy taką fajną jakby sawannę, więc też fajnie, że takie że tam oczko wodne sobie wybiło. To jakiś namiocik nawet się znalazł. Proszę bardzo. Jakiś generator prądu sobie chodzi. No i mamy te wszystkie rafinerie. Stąd z tego sobie można wydobywać tą właśnie tą ropę. Tę ropę, także spoko. No i tu mamy kolejny jakiś skup, nie? Także spoczko. Tam jest jakieś miasto w tle, ale czemu ono jest takie zaburzone? Poczekajcie, to mnie teraz zaciekawiło. Aha, już mi się kończy mapa ogólnie. Ale tak, to miasto jest takie, jak widzicie, zburzone, nie? Ciekawe czemu tak się stało. W każdym razie tutaj też mamy las. Znaczy tu był las kiedyś, a teraz są puste takie patyczki. Też ciekawe. Całkiem. No, na pewno ten chłop budując dom nie przewidział tego, że tak to się stanie. Czy ja widzę lekkie lewitacje? Lekutka jest, ale to... Małutki hotik z terenem i będzie git. No. Naprawdę niesamowity klimat ogólnie jest na tej mapie, jeżeli chodzi o takie tereny, bo mimo że wydaje się trochę nudna, to tereny są bardzo fajne. Może też mam za chwilkę, tu mamy tartak, za chwilkę też wam może pokażę coś na temat... o, hala zwierząt, fajnie. Kabany sobie chodzą, pastowane jakieś. Też git, oborniczek jest. Może wam pokażę, gdzie jest gospodarstwo, bo to też jest ważne, myślę, dla was. Także przejdziemy sobie do gospodarstwa. Okej, okay, tutaj, tu też już byliśmy, nie? Tu w ogóle bardzo ładne gospodarstwo, składające się tylko i wyłącznie, no prawie tylko i wyłącznie z budynków oryginalnych. Zobaczcie, oryginalny budynek, tak samo ten domek, tylko on jest po reteksturach. Trochę też modyfikacji jest wymagane do pobrania, ale tu myślę sobie jakoś tam ogarniecie. A, nie mogę otwierać, bo jest oczywiście to nie kupione przeze mnie, ale to tam już nie będę kupować. No i sobie tędy jedziemy. O, proszę bardzo. Mossy Pine Ranch, okej. Okay. Fajnie. Przejazd tędy, tutaj przez taką układkę jakby, lekko zanurzoną w wodzie. Kolejny chyba gołus po jakieś, prawdopodobnie tak? Chyba tak, na pewno tak. Tam jest coś do tego. To nie jest oryginalny? Wygląda trochę jak to z 15, tylko trochę po tuningach, ale może mi się tego wydawać. No nieważne, może być inspirowane też, nie? Zawsze. Tu mam jakichś ludzi. Co sobie chodzą po śmieciach, okej, niechaj sobie chodzą. Dużo jakichś takich kontenerów. Wiadomo, że to jest coś się... O, normalnie chodzi? Co ty mówisz? Poczekajcie, muszę zobaczyć tą animację, bo to jest naprawdę dla mnie coś ciekawego. Co jak co, ale... Aha, on po prostu się kręci dookoła. Czyli taka animacja prosta, już myślałem, że coś się tym wielkiego dzieje, ale po prostu się kręci dookoła. No nic, dalej wygląda to nieźle i według mnie jest spoko. Co jak co, moglibyśmy się uczyć... detalu wykonania map i to, że zobaczcie, ja czuję na tej mapie, że ta mapa żyje, nie? Ona nie jest taka, że jedziesz sobie i masz, o, ale fajnie, spokojna, o, akurat mój pociąg pojechał sobie, czerwoniutki, fajnie, ja mam niebieski na osadzie kolonii, a tu proszę, czerwoniutki. Więc, co jest coś takiego, że ja w tym miejscu czuję się, jakbym po prostu żył, był takim malutkim pionkiem w całej tej wielkiej maszynie tego świata, nie? Takim trybikiem w tej maszynie. A na innych mapach jesteś tak, że po prostu ty jesteś swoim szefem, nie? I czujesz, że jesteś sam. A tutaj naprawdę, no mam wrażenie takie, że żeby być kimś, trzeba naprawdę tutaj trochę się tutaj dorobić, nie? Jednak. Dobrze, przejdźmy może do tej nieszczęsnej farmy, którą ja obiecałem wam pokazać. Ona gdzieś tu powinna być za chwileczkę. Tylko właśnie gdzie? Nie, jest, jest, spokojnie, razem znajdę. Ale farma, jesteś tutaj? O, mamy tu farmę. A bo tak też tu jesteś, to miasteczko. Dwa pola są tutaj te nasze, jak widzicie. I znowu mamy ten brud do ogarniacia. Jego można sobie zebrać łyżko jakąś czy czymś tam, czy tym właśnie niwelatorem. I tu mamy kombajn. Widzimy, że jasno wszystko.
Też w ogóle bardzo fajna taka, bardzo fajne z kamień tak jakby, nie? Utwardzenie. No i tu wjeżdżamy sobie na farmę. Mamy troszkę takich sprzętów. Nie jest już to taki malutki sprzęt, mamy jakieś tam case'a, mamy tego New Hollandzika. Tu też widzimy jakieś tam domki. No a my tu sobie działamy, mamy jakąś szklarnię, też malutką. Wapno, troszkę jakichś rzeczy. W środku jest pusto? Oczywiście, że nie. Patrzcie, beczka na wodę. Ładowareczka. No już coś tam zaczynamy. Widać, że to się tutaj już dzieje i nie jesteśmy tutaj sami. Wow. Duża bardzo brama, ale to pewnie pod progres jakiś, nie? No plus taki na pewno, że jeśli nam czegoś zabraknie, to zawsze możemy się na inną farmę wyprowadzić po prostu i działać na dużych polach, nie? Nie brakuje tego. Ja nie wiem, czy ma pani 4x przypadkiem. Bo jest ogromna, nie? Zresztą nawet tutaj możemy się też osiedlić, nikt tam nie broni przecież, nie? To też wszystkie te landy, czy one są do kupienia. Jakby co, więc możemy sobie też nawet tutaj zrobić własną farmę, taką jakby sawannę otworzyć, nie? Ale dobra, ja wam tu pogadałem ostatnio o tym, że można sobie otworzyć tą bramę, ten wyjazd. I chcę wam oczywiście to pokazać, że to takie coś jest. Proszę bardzo. Możemy sobie podejść i otwierać to zamykać, nie? Także naprawdę nieźle. Tu widzicie, żeby wjechać w ogóle na tą stronę, trzeba sobie troszkę ogarnąć. Więc też jest fajnie, że ta mapa nie daje nam od razu piaskownicy takiej gotowej, tylko musimy sami sobie pewne rzeczy ogarnąć, żeby móc to załatwić, nie? Na początku zastanawiam się, czemu jest takie brzydkie coś na tej drodze, że ta droga jest tutaj taka ładna, tu jest piach, a tu jest takie, jakby takie wydmy, nie? Takie coś. Ogarnąłem, o co chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, że ten piasek po prostu się zasypuje podczas, znaczy on nie także w farmingu, tylko po prostu taka historia, nie? Że się zasypuje od wiatru, po prostu ten piasek się nagarnia. Przejeżdża jakaś maszynka, która to po prostu ściąga na bok, nie? Więc na przykład też fajnie to jest, żeby dojechać właśnie do tego gate 1 i wjechać w ogóle na tą rafinerię, trzeba sobie to ogarnąć, odciężyć. Ewentualnie gdzieś chyba tędy też można przejechać. Tędy też można sobie przejechać, no. Więc jak widzicie, tutaj też to jakoś działa, nie? Żeby tam pojechać, no to mamy bramę główną, nie? Także naprawdę, naprawdę ciekawe. Ja tej mapy wam dzisiaj całej nie pokażę, po prostu nie jestem w stanie. Ale jest tyle znaczków, tyle fajnych rzeczy i easter eggów, że to jest po prostu wow. Mam wjazd do lasu jeszcze ten, nie? Zobaczcie, to też wszystko jest takie upierdzielone, trzeba wszystko pozabierać, nie? To można zebrać oczywiście i sprzedać jakby co. Więc to też nie jest tak, że to macie też w jakiś sposób nieużywane. Tu mamy kolejny punkt skupu i ja jestem teraz w miejscu na mapie tutaj. Construction, ok, czyli tu w ogóle mamy jakiś plac budowy też, nie? No jak zresztą widać sami, możecie zaobserwować. Możemy przyjechać i dostarczyć jakieś rzeczy do budowy na przykład, nie? To jest naprawdę niesamowite, co ta mapa sobie posiada. Mamy tutaj chyba, no ewidentnie, to jest serwis maszyn case'a. To chyba nie da się tego odmówić. Że tak to właśnie wygląda. Ej, i tu mamy ten? Normalnie? Tu jest, możemy sobie, patrzcie. Ja sobie tutaj stanę. No mnie tam nie widać, co prawda, ale to jest chyba, nie, to jest zasymulowanie takie, tak. To jest zasymulowanie tego, że tam coś jest, nie, bo wiadomo, że tak to chyba nie działa. Ale, a może działa, tylko tak to się wydaje dziwnie? Nie, no pewnie to jest to miejsce po prostu, więc bardzo też fajnie, że takie coś mam ogarnięte. Super sprawa. A, i ciekawostka, to jest nasz samochód, jak coś, nie? Może wam pokażę. Czekajcie, o. O, normalnie możemy, wiecie, sobie nim śmigać, nie? Także git. Kolejne to jakieś, tu właśnie to jest to przedmieście, takie bardzo mocno ustawione na... Jezu, to jest ludzi, ej! O kurde! Lej, to jest świetne. Trochę przesada, może delikatnie, ale wiem, o co chodziło, jaki był zamysł tego. Ja mam bardziej przesadę trochę handlowym zrobił tych więcej ludzi tutaj, nie? Właśnie jak tu widzicie. To jest naprawdę książkowe wykorzystanie wszystkich tutaj elementów w tym farmingu. Mam jakieś wózki porozpierdzielane w ogóle na tym, nie? No niesamowite to jest po prostu. To jest niesamowite, jak ta mapa żyje, co nie? No ta mapa żyje normalnie. Niesamowite. Okej, okay, tu coś dla strażaków, coś jest fajnego. Także też spoczko. Jakiś lekutki plac zabaw, z tego co widzę, jakiś park taki fajny. No i co? I może zacznijmy od tego miasta. Jak to miasto wygląda? Bo tu mamy chyba jakiś przejazd do miasta. Oczywiście jest brama zamknięta. Ale ja sobie to troszkę pozwolić ominę, żeby bardziej przybliżyć to miasto. O, tu coś też mamy? To jest wszystko nie do ogarnięcia, ludzie. Ja tego wam nie pokażę teraz, bo to jest za mało czasu. A nie chcę godzinnego odcinka robić. Ale słuchajcie, ja sobie to tak przejdę może tędy. Czy ta mapa, ej, czy ta mapa jest robiona na realu, czy mi się to tylko wydaje, tak? Nie, to jest tylko na kim się chyba wydaje.
bardzo możliwe, że mi się tylko wydaje. No ale dobra, miasto jak miasto, aha, czyli są plainy po prostu. No dobra, no w sumie po co dodawać geometrii, nie? Więcej, skoro możemy zrobić tylko w ten sposób. Naprawdę, co mogę powiedzieć, bardzo dobrze wygląda. Po prostu to wygląda bardzo dobrze. Dajcie znać, co się w tej mapie, jak się wam podoba. Ten helikopter leci. Troszkę wolniutko, ale pewnie daje sobie radę jakoś. Koniecznie ocenić tę mapę. Dajcie znać, co oni sądzicie w komentarzu. Napiszcie jakiś fajny komentarz. No i mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Ja was w sumie już mogę zostawić tutaj z tą całą mapą. Widzimy się na kolejnych odcinkach sprawdzania map. Następnym razem też będzie bardziej polskiego, także to szykujcie się. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Na razie.